Ten ślub wywołał duże kontrowersje. Kobieta jest młodsza od męża o 55 lat. Podjęli kolejną decyzję, która zdenerwowała wiele osób. Mieli zostać jedynie przyjaciółmi, ale ostatecznie wzięli ślub. Nie wszyscy jednak popierali to małżeństwo. Między małżonkami jest 55 lat różnicy. Ich kolejna decyzja również nie spodobała się wielu osobom. Ten ślub wywoływał spore kontrowersje. Głównym powodem była różnica wieku, która dzieli małżonków. Mężczyzna jest starszy od swojej żony aż o 55 lat. Kobieta niejednokrotnie zwraca uwagę ludziom, że nie jest jej dziadkiem, tylko mężem. Nie wszyscy jednak uważają, że miłość nie ma granic i twierdzą, że takie małżeństwo to nieporozumienie. Para w dodatku postanowiła starać się o dziecko. Nie wszyscy popierali ten ślub, nie przejmując się złośliwymi komentarzami i sprzeciwami. Para wzięła ślub mimo dzielącej ich różnicy wieku. Alexis poznała Charlesa w kościele, podczas nabożeństwa. Historia może przypominać trochę scenariusz romantycznego, choć kontrowersyjnego, filmu. Na początku Charles uczestniczył w modlitwach razem ze swoją żoną. Ta jednak zmarła nagle na raka płuc. Śmierć ukochanej wstrząsnęła seniorem. Wtedy 25-letnia Alexis postanowiła pocieszyć mężczyznę. Na początku nie zanosiło się na ich ślub. Alexis i Charles spędzali wspólnie czas, jak robią to przyjaciele. Dziewczyna nawet próbowała kilkakrotnie umówić mężczyznę na randkę z inną kobietą, ale nic z tego nie wychodziło. Z czasem jednak przyjaźń przerodziła się w większe i silniejsze uczucie. Wreszcie oboje postanowili, że chcą być razem i wzięli ślub. Ze względu na to, że Charles jest starszy o 55 lat od Alexis, wielu osobom nie podobał się ten pomysł. Para uznała jednak, że to oni będą decydowali o swoim szczęściu. Dzisiaj grzeje, jeden. Dwie wioski doszczętnie zniszczone, co najmniej 30 osób nie żyje. Dramatyczne wiadomości 2. Trwa walka z czasem i śmiertelną chorobą. Małgorzata Kożuchowska opublikowała w sieci błagalny apel o pomoc po tym, jak odbył się ślub. Para postanowiła starać się o dziecko. Ta decyzja również nie została przemilczana przez lokalną społeczność. Zdarzało się nawet, że Alexis i Charles znajdowali pod swoimi drzwiami kartki z nieuprzejmymi uwagami. Oboje jednak nie przejmują się opinią innych i zamierzają cieszyć się sobą. Najlepsze newsy dnia, źródło, popularne. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.